Cześć! Rok temu pokazywałam Wam, w jaki sposób przyrządzam grzyby na zimę i mówiłam, że jeśli tylko będę miała kanie, pokażę Wam, jak je przyrządzam smażone w occie. Dzisiaj dostałam, jak widać, cały stół kani od sąsiada, oprócz mnóstwa podgrzybków. Mogę więc Wam pokazać, w jaki sposób robię właśnie takie kanie do słoika, bo całych ich nie przejem, a coś z nimi zrobić trzeba. Jeśli chodzi o mycie i czyszczenie grzybów, zdania są podzielone. Ja robię to w zależności od tego, jakie grzyby są czyste, jak wyglądają. Jeśli na przykład są bardzo czyste, bo jest piękna pogoda, nie ma na nich piasku, od spodu są ładne, to ich wtedy nie myję, tylko je oczyszczam delikatnie. Jeśli są brzydsze, to wtedy je delikatnie pod bieżącą wodą spłukuję, a później wyciskam je na papierze. Ale wtedy oczywiście podczas smażenia jest trudniej, dlatego że no, są mokre i trochę strzelają. Więc dostosujcie sposób oczyszczenia swoich grzybów do tego, jak one wyglądają. Jeśli będą ładne, tak jak na przykład ten, bielutkie pod spodem, to możecie się pokusić o to, żeby ich nie myć, tylko je dobrze otrzepać. A jeśli są brzydkie i chcecie się czuć pewniej, lepiej, bezpieczniej się czujecie po umyciu, to wtedy je delikatnie opłuczcie i odsączcie na sicie, a później na papierze. Zabieram się za czyszczenie. Umyłam już moje kanie, to znaczy umyłam je z wierzchu i niektóre też trochę od spodu, tak bardzo delikatnie wycisnęłam je. I teraz będę je smażyć. Są dwa sposoby, albo nawet więcej, na smażenie takich kań. Chodzi mi oczywiście o wegańskie sposoby, bo niewegańskie, no to na pewno wiadomo, że możecie je sobie zrobić w jajku i w bułce tartej. Jeśli chodzi o wegański sposób, to oczywiście można sobie do miski nasypać mąki i obtoczyć je w tej mące. To jest jeden sposób. Drugi sposób z bułką tartą. Robimy najpierw ciasto z mąki, wody i soli, takiej gęstości, żeby bez problemu obtoczyć te kanie, a później jeszcze obtaczamy je w bułce tartej. Ja zrobię może obydwa sposoby. Tutaj sobie nasypię trochę mąki. Wstawiłam sobie już patelnię. Te kanie podzieliłam na mniejsze części, ponieważ były bardzo duże, żeby było wygodniej je smażyć i włożyć do słoika i później jeść. Zalewa będzie słona. Po prostu takie w mące obtoczyłam i w ten sposób zrobię kilka sztuk. Tak naprawdę możecie do mąki dodać trochę soli i dobrze wymieszać. Ja szczerze mówiąc na różne sposoby przygotowuję takie kanie. Wszystko zależy od tego, ile mam czasu i ile mam grzybów do usmażenia. Zazwyczaj wybieram taki sposób, żeby było jak najszybciej. Olej mi się już rozgrzewa. Jak tylko się rozgrzeje, będę po trochu smażyła te kanie. Takie na złoty, chrupki kolor i pokażę Wam, co robię dalej i pokażę Wam jeszcze drugi sposób na panierkę. Na rozgrzany olej kładę grzyby. Na razie blaszkami do góry. Ważne, żeby było dosyć dużo oleju, dobrze rozgrzany. Widzicie, jaka piękna, chrupiąca, złota skórka się zrobiła. Dopiero wtedy je odwracam. Można je trochę posolić i na przykład takiego już zdejmuję. Doleję trochę oleju, przesuwam od razu, żeby się nie przykleiły do patelki. Jest już pyszne do jedzenia i można go zjeść już teraz. Część grzybów już jest usmażona, część za mną się właśnie smaży. Obiecywałam Wam jednak, że pokażę też sposób z bułką tartą. Wsypałam sobie tutaj trochę mąki i będę do niej dolewała po prostu wody, tak żeby uzyskać odpowiedniej gęstości ciasto. To jest na pewno za mało i na pewno za rzadko. Trochę soli. To jest takie bardzo rzadkie, lejące się ciasto. Do drugiej miski wsypałam bułkę tartą. Kanie obtoczę sobie delikatnie w tym cieście. Tu położę. I w bułce tartej. Jeśli oczywiście nie chcecie robić zalewy do nich, to możecie zjeść już takie. Widzicie, ciasto jest bardzo rzadkie. Chodzi tak naprawdę tylko o to, żeby bułka tarta miała się do czego przykleić. Zaraz doleję jeszcze na patelnię oleju. Niestety słychać za mną okap i czasami się pytacie, co to za dźwięki w ogóle, no ale ja jestem w kuchni, nie kuchni domowej, tylko mojej kuchni cateringowej, a no nie da się smażyć takich rzeczy bez okapu, więc wybaczcie te dźwięki i tak samo jak poprzednie, po prostu je
będę smażyła w dużej ilości dobrze rozgrzanego oleju. Skórką do dołu, blaszkami do góry kładę. Moje kanie już usmażone. Tutaj są te w mące, a z tej strony te z dodatkiem bułki tartej. Powiem Wam oczywiście, że jeśli chodzi o smak i chrupkość po usmażeniu, to te wygrywają, więc jeśli chcecie sobie je tak po prostu zjeść do obiadu, to taki sposób jest dużo smaczniejszy. Ale to wszystko zależy od tego, ile macie czasu, więc wybierzcie tak, jak Wam jest wygodnie. Teraz będę przygotowywała do nich zalewę. To będzie taka normalna zalewa jak do grzybów, lekko octowa, ale używam octu jabłkowego. Ugotuję cebulkę, dodam liść laurowy, ziele angielskie, po kilka kuleczek i kilka liści, ocet, cukier, sól i będę taką zalewę do smaku dla siebie robiła. Oczywiście dodam też wody, nie będę robiła na samym occie. Cebulę pokroję tak jak mi wygodnie, jakieś ćwierć plasterki. W garku już mam około litr wody. Przy smażeniu takiej ilości kań jest zawsze wszędzie tak napryskane tłuszczem, że sprzątania jest co niemiara. Ale za to jaka frajda później jest zimą, jeśli możemy sobie otworzyć taki słoiczek i zjeść na chlebie albo w inny sposób taką kanię. Ojejku, jaka mocna cebula. To jest dokładnie taka zalewa zrobiona w taki sposób, jak mówię o grzybach na zimę, tylko że tamtą robię jeszcze na wodzie z gotowania grzybów. Dawno się tak nie popłakałam przy krojeniu cebuli. Wybaczcie, jeśli będę rozmazana na następnej scenie. Cebulę pokroiłam, wrzuciłam do wody, do garnka. Tutaj mam butelkę półlitrową octu jabłkowego. Ja od razu sobie wleję, bo mam dużo tych kań. Całe pół litra wlałam. Dodam też kilka kulek ziela. Do słoików też dodam, bo później niekoniecznie mi z zalewą wpadną. Jeszcze nie wiem, ile słoików wyjdzie. Oczywiście liście laurowe i wstawiam na razie tą cebulę z wodą, octem, żeby ją zagotować i będę ją doprawiać jeszcze cukrem i solą. W tym czasie, jak zalewa będzie się gotowała, ja powkładam grzyby do słoików. Nie będę mieszała tych z bułką, z tymi w samej mące. One są takie duże, że ja je jeszcze porozdzieram trochę i po prostu tak jeden na drugim poukładam. Nie będę całego słoika wypełniać. Tak powiedzmy do 3/4, no bo muszę też mieć przestrzeń. Jeszcze cebulki trochę będzie. To nie jest dietetyczne danie, tłuszczu co nie miara. Możecie też, jak macie duży słoik, włożyć na przykład wszystkie, znaczy zależy tak ile macie oczywiście, większy duży słoik, na przykład taki 3-litrowy, ja kiedyś tak robiłam. I po otwarciu zostawiałam go w lodówce i po prostu kiedy mieliśmy ochotę, to sobie tam po jednym czy dwa kawałki zjadaliśmy. Powiem Wam szczerze, że mnie takie smażone kanie, chociaż ja 10 lat nie jadłam żadnego mięsa, nie przypominają schabowego, tak jak niektórzy mówią, że to są kotlety, ale schabowe, tylko bardziej mi przypominają karpia smażonego. Moja zalewa jest już ugotowana. Użyłam do niej około 4 litrów wody, litr octu jabłkowego, 15 mniej więcej łyżek cukru i 5-6 łyżek soli. Ale tutaj musicie według swoich preferencji smakowych zrobić. Najlepiej jest sobie trochę takiej zalewy wlać na jakąś miseczkę, poczekać aż ostygnie i spróbować. Dlatego, że jeśli jest ciepła, to smakuje inaczej niż później będzie smakowała. Cebula jest już miękka. Ja będę teraz nalewała do słoików. Nalewam po trochu do słoików, dlatego że na wierzchu pływa cebula i chciałabym, żeby ta cebula była w każdym słoiku. Pomimo tego, że jest gotowana, nadal jest bardzo ostra. Już zaczynają mi łzawić oczy. Wlewam oczywiście taką ilość zalewy, żeby całe kanie były przykryte. Chociaż zawsze coś wypłynie na wierzch, to tym się nie przejmujcie. Cebula jest jeszcze z wierzchu. No i tłuszcz z tych kani też wypłynie na wierzch. Dodam jeszcze po 2-3 ziarenka pieprzu do każdego słoika. Albo tyle, ile mi wpadnie. Oczywiście na koniec wytrę jeszcze brzegi słoika
zakręcę nakrętką, odwrócę i zostawię do ostygnięcia. Odwracanie nie jest konieczne, to tylko takie przyzwyczajenie stare. Jeśli zostanie Wam zalewa, to oczywiście możecie ją sobie zostawić do kolejnych grzybów. Jak widzieliście, przygotowanie takich kani może nie jest ekspresowe, ale naprawdę są one przepyszne i bardzo fajnie jest później zimą sięgnąć sobie do spiżarni, wyjąć taką kanię własnoręcznie zrobioną w zalewie słodko-kwaśnej, o ile taką lubicie oczywiście. Wszystkiego dobrego. Zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli na moją stronę, ponieważ pokazało się tam nowe menu. Jeśli oglądacie ten film później, to tak czy inaczej na pewno jakieś menu moje cateringowe tam jest i możecie u mnie zamówić coś pysznego do jedzenia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie.